skupiają na jakichś swoich uprzedzeniach. I o ile przed wojną współżyli ludzie między sobą, no ale z czegoś jednak wynikła getto ławkowe, z czegoś wynikło to, co w słynnym filmie, w którym Maciej Sztur brał udział z kolei po wojnie. Także nie jest to takie łatwe i nie jest takie proste. Dziękuję, tak? Proszę bardzo. Naszemu gościowi zabrałem mikrofon, ale myślę, że się nie obrazi na mnie. A ja z kolei, konkludując to, co pani powiedziała, pozwolę sobie z innej strony spojrzeć na sprawę. A mianowicie od tego naszego tutaj, naszego dzisiejszego guru, myślę o Arystotelesie, on mówił, że wiem, że nic nie wiem, tak? Przepraszam, Sokratesie, coś mi się pomerdało. I do czego zmierzam? Proszę Państwa, tutaj nasz gość, rabin, powiedział taką rzecz, że w konflikcie izraelsko-palestyńskim na razie nie ma woli do tego, żeby rozmawiać. My mamy tą przewagę w tym gronie, siedząc tutaj, że rozmawiamy o tych sprawach, nie boimy się tego i chcemy o tym rozmawiać, bo widzimy to jako sposób rozwiązywania wielu problemów i spraw. I z pewnością tak jest. Niejednokrotnie koledzy, zawsze Jurek, jak na początku przyszedłem tutaj do mediacji, mi mówi, i chyba Ania też, że trzeba wyjść z strefy komfortu, żeby zrozumieć drugą stronę. I raz mi kolega powiedział, ja tego też nie rozumiałem, mówi, słuchaj, jest taka rzecz, ty masz taki pogląd, masz takie prawo mieć, nie? A ja mówię, słuchaj, ale ja rozmawiam z ludźmi i wszyscy mają taki sam pogląd, bo ty w złym środowisku przebywasz. Jak będziesz z ludźmi wszystkimi rozmawiał, to zobaczysz, jakie są kolorytety tych tematów. Także wracając do naszego tutaj gościa i tematu mówiącego o antysemityzmie, myślę, że po 1989 roku, jak Polska otworzyła się na świat, po przemianach, które nastąpiło, w Polsce zdarzyło się bardzo wiele pozytywnych rzeczy i tutaj nasz gość rabin dzisiaj doświadcza tych rzeczy i tak to praktycznie wygląda. My jadąc do Izraela, wielu Polaków jedzie ze względów oczywistych, a raczej religijnych. Sam oczywiście żałuję, że jeszcze tam nie byłem, ale na pewno będzie taki czas, o ile Bóg pozwoli, że też tam pojadę, do czego zmierzam. My, myślę, swoją osobą prezentujemy kulturę i sposób zachowania. I ważne jest, żebyśmy z sobą rozmawiali, co myślimy o tych sprawach, bo ona jest gwarancją tego, że konfliktów będzie coraz mniej. Dziękuję bardzo, bo tak chciałem podsumować tutaj. Ja jeszcze mam dwa pytania do pana. Pierwsze, czy pan powiedział, że powstała asocjacja mediatorów teraz w Izraelu. Czy coś pan wie więcej na ten temat? Mógłby pan nam coś o mediatorach, o mediacjach powiedzieć? I za chwilę jeszcze drugie pytanie będę miał. Ja szukałem, przyjechałem tutaj, to trochę znam więcej. 5 lat temu to jakie organizacja mediacji w Izraelu i dzisiaj ich pozycja jest tak chyba dobrze, że sąd bardzo często, kiedy jest jakiś mały konflikt, nie wiem, między ludźmi, oczywiście nie karny, ale jeżeli jest sąd między ludźmi, chyba jest taka granica 30 tysiące, coś takiego. Sąd mówi, najpierw chodź do mediacji. Bo oni mówi, to jest, kosztuje sąd, każda godzina sąd jest bardzo drogi. Lepsze, ale to też jest nie tylko koszt, to też jest jak naprawdę rozmawiać. Sąd rozumiał, że ludzi, którzy przyjechał do sądu, to był jakiś ostatni rozwiązanie. Bo nie wiem, miał konflikt, mój szef nie płaci na mnie, mówiłem, Krzyś, okej, ja idę do sądu. I czasami, kiedy ktoś mówi, ja idę do sądu, to jest jakiś, okej, nie ma dyskusji. Chcesz mówić? Mów do mojego adwokata. I sąd mówi, nie cicho, spoko, spokojny. Bez adwokata. Czekam.
I to jest bardzo często, czy adwokaci robi kurs być mediacją. I oni ma takie dwie czapki. Mówi, jak adwokat, jeśli to będzie do sąd, swoje szansa jest, nie wiem, 40%. I sąd będzie mówić, nie wiem, pół. Teraz jeśli będzie na mediacja, może być 60%, może być więcej. I też sąd nie może mówić na decyzja. Druga strona musi zaprosić. Zaprosiłeś? Mówić przepraszam. Przeprosić. Ale mediacją tak można. I później mediator chodzi do sądu i tak jest decyzja, co on mówi, koniec. Chyba nie wiem, jaka jest sytuacja tutaj w Polsce, czy to jest jakaś alternatywa na sąd. Tak jest w Izraelu. I oni, tak w jej strona internetowa, jest jeszcze kilka celów. Jeden jest jak profesjonal, ale drugi, oni mówią, chcemy dać jakąś edukację dla ludzi w Izraelu, że jest inna droga. Jak dyskutować, jak szukać rozwiązania między ludźmi. Wciąż mam pytania ciekawe, wydaje mi się, bo pan wzbudza tyle ciekawych rzeczy. Pan mówi świetnie po polsku, ale mówi pan, że pan jest w Polsce 3 lata dopiero. Mówił pan o swoim ojcu i o mediacjach. Tak. Ale pan również powiedział, że pan był w wojsku. Tak. Więc ciekawi mnie, co pan może zdradzić, nie zdradzając tajemnicy wojskowej, o doktrynie wojskowej Izraela. I o tym, o tej swojej przeszłości, to co pan jakby przywiózł z Izraela tutaj do Polski, o jakichś swoich doświadczeniach, o jakichś swoich takim obrazie świata. To jest ciekawe, bo jest różnica między wojska w Izraelu i innych wojska w świat. Zwykłe w świat jest jaki. Ktoś chce chodzić do wojska, jest kilka egzaminów fizyczne, mentaliczne i tak dalej. I każda osoba ma jakiś numer. Kilka numerów, jak fizyczne i mentalne. Duże miejsce, jeżeli masz wysoki inteligencja, tak i tak. Oni mówi, chodź do uniwersytetu. Być adwokat, być lekarz i tak dalej. I jeżeli masz, nie wiem, na przykład jest maksimum 56, masz więcej o 50, nie polecamy, że on będzie sota. Może być wojska, jak mamy adwokatów, mamy inżynier wojskowy i tak dalej. W Izraelu jest inaczej. Pilot. Tak? Na samolot? Tak. Musi być 54 i więcej. Oficer też. Jeżeli ktoś ma 50 i na dół, nie może być soldat, jak i na bitwę. Może być pomocnik na kuchni i tak dalej. W Izraelu rozumiemy, że chcemy, że nasze soldacie nie będą tylko agresywne, i jaki chcemy bitwa. Powód. Najlepsze soldaty, które rozumieli, że to jest ostatni droga. Wojna dla nas, przygotowamy na wojnę, ale to jest jakiś ostatni rozwiązanie. Też. Nie chcesz wojny, to szykuj się na wojnę. Tak, ale to nie jest tylko motto. Na przykład nasz premier Netanyahu, które jest w prawą stronę, jest bardzo narodowy i tak dalej. Dużo krytyka o niego, że nie była wojna ostatnie 10 lat. Prawie zawsze, kiedy mieliśmy wojnę, kiedy w lewą stronę był na rząd, jak premier. To znaczy, mamy tę opcję, mamy możliwość i też dużo ludzi w Izraelu, który jest lekarzem, jest adwokat i jest inżynier, oni miał, był
na wojska jak na polu, jak z prawdziwe wojski. Ja był na gazie, granica w Libii, byłem kilka razy na palestyńskim terytorium i to kosztuje dla nas, bo my zaczynamy uczyć kiedy ludzie ma 22, 23 lata, ja zaczynam uniwersytet, kiedy miałem 27, bo też studiowałem w religijnej yeshiva, studia religijne i też było 5 lat wojska, zaczynałem moje życie późno. Ale to nie tylko kościół, też mamy cenę, mamy jaki mamy rzeczy. Nasze wojska to nie jest jakieś brutalne i to jest miejsce, nie chcę mówić, to jest miejsce na edukację, ale bardzo często oficer i liderstwo wojska jest ludzi, którzy rozumiemy nie tylko o bitwa i strategia, też oni jest jaki edukator. A proszę powiedzieć, czy ostatnia zapowiedź tego ugrupowania z Syrii, świętej wojny w stosunku do Izraela, czy to jest poważne jakieś zagrożenie? Ostatnio była taka zapowiedź, chyba miesiąc temu, jakiegoś ugrupowania z Syrii o nowej świętej wojnie z Izraelem. Czy to jest jakieś poczucie zagrożenia z Państwa strony? Chyba sytuacja w Syrii to jest bardzo skomplikowana dla Izraelczyków, ludzi i rząd, bo jedna strona jesteśmy sąsiadzie, mamy wspólna ta granica. I tam, co jest w Syrii, to jest straszna tragedia, bo jest wojna między grupami narodu, że prezydent mordował prawie pół milion jego ludzi. I oczywiście, że jak ludzi chcemy mówić, no rób coś. I było kilka demonstracji dla naszego rządu, nasze ministerstwo. Rób coś, mamy bardzo dobrze armię, ale druga strona, on mówi, co robimy? My będziemy robić wojnę między Syrii. I na końcu była taka decyzja, że w jedna strona nie robimy nic o militarne strona, bo to jest, nie możemy pomagać nic. Dwóch stron tam to jest nasze wróg. Ale na granicę otworzymy szpital. Jest szpital, nie tylko tam, też innych szpitalów w Haifa, w Tel Awiwu, które dajemy, pomaga medycynę dla cywilnych ludzi, które ma jak ofiary wojny w Syrii. To jest jak minimalne. Mój kolega rok temu robił kampanię przez Facebook i inne gazeta mówi, teraz musimy zbierać rzeczy, fizyczne rzeczy, jak i nie podłoga. Kiedy idziemy spać, jak to. Materace? Nie materac, drugi strony. Kolwac? Koc, tak. I on zbierał kilka tysięcy koc i medycynę, i tak, humanitarne, ale to robił od ludzi. I rząd tylko mówi, okej, jest okej otworzyć bramę i tam dać. Bo to nie jest oczywiście, bo oficjalnie my, Izrael i Syria, jest jaki, nie ma relacja, nie ma ambasada i też nie ma relacji. I oni zawsze mówią, że Izrael nie ma legitymacji i musimy to usunąć od mapy i tak dalej. Ale rozumiemy, między ludźmi to jest minimum, co możemy robić.
A chcę pana zapytać jeszcze o trzy perspektywy. Izrael i Unia Europejska, Izrael i Polska i jeszcze to, czy jest w Polsce różnica pomiędzy na przykład Warszawą, Krakowem, a Wrocławiem? Czy rabini z tych trzech miast mówią coś innego? Czy widać różnicę? Zaczynała ciocia, bo oczywiście... Bo na pewno rozmawiacie ze sobą. Oczywiście się jest. Oczywiście, bo jest taka fraza, dwóch Żydzi, trzy opinie. Na pewno jest różnica. Naprawdę ja zwykle nie rozmawiam o polityce i chyba dla mnie to jest pierwszy raz taki konkretny o polityce. Jest różnica, najpierw, bo rabin w Warszawie urodził się w USA, na Stanach. On studiował kilka lat w Izraelu, ale on jest amerykański rabin. Rabin w Krakowie urodził się w Izraelu. I ja też w Izraelu urodził się. I każdy rabin ma jego historię. I my nie robimy jakiś kurs międzynarodowy relacja, przejechaliśmy na inny kraj. I to jest jakaś intuicja. I też, jak mówię, experience, doświadczenie. Ja mówię, we Wrocławiu, ja myślę, że Wrocław jest najlepsze miasto w Polsce. Też fizycznie jest piękne i też naprawdę to jest otwarte i miłe, bo my tutaj przyjechaliśmy w 2016. To było, Wrocław była stolica europejska, stolica kultura. To był najlepszy czas przyjechał do Polski. I też było maja, było ciepłe i codziennie prawie było koncert, było inne rzeczy. Wrocław jest bardzo miły. I też dla turystów, nie tylko dla Żydów, też dla innych. Krakowa jest trochę inaczej. I też Warszawa. Ale różnie to nie jest dużo. Czasami jest taki wydarzeń, na przykład naczelny rabin Polski mówi, chciałem pisać pismo do prez, czy do prezydent. Wszystkich razem my dodamy nasze podpis, bo różnica to nie jest duża. Chyba wszystkich mówi, że nie jesteśmy wróci. Niestety w Izraelu do dzisiaj jest, jak pani tutaj mówiła, wszędzie mamy otwarte ludzi, jest ludzi nie bardzo otwarte. Jest, nie chcę mówić, że jest mądry i głupi, ale to jest wszędzie. Też w Izraelu jest do dzisiaj ludzi, którzy mówili, w Polsce jest złe. Ale z drugiej strony co roku jest więcej i więcej turystów, którzy przyjechali tutaj, nie tylko pokazać o Boże w Auschwitz, tak. Jak to by... Chodzić tu na wakacje, na hotelu, na wycieczkę, na zakupy i tak dalej. I jeżeli jest więcej i więcej, relacja zmieniana. Relacja między Izrael i Europejską. I Polską albo Unią Europejską. No właśnie, czy, tak. Czy wy widzicie Unię Europejską jako... Na poziom jaki narodowy, czy państwa jest dobre, bardzo dobre. Wiem, że był jakiś przypadek parę miesięcy temu, była konferencja, które okej, mieliśmy nowy minister i on, jego rodziców jest ocenny Holokaustu. On był bardzo emocjonalny i on był nowy w jego ministerstwo mówi złe i przeszkadza premier w Polsce, ale mamy dobre relacje, jest współpraca w różnych tematach. Ja już kończąc z mojej strony, bo pan jest rabinem, czyli ten wątek religijny jednak jest kluczowy, prawda?
Chcę zapytać, jak pan to widzi, bo na świecie doświadczenie pokazuje, że na świecie są głównie wojny o wodę, a te najstraszniejsze, które budzą u ludzi lęk, związane są z religią, wojny religijne. A jak pan teraz widzi właśnie kwestię religijną? Dlatego, że tutaj jest ta dzielnica czterech wyznań, więc jestem ciekawy, co pan by powiedział na temat tej dzielnicy w wymiarze praktycznym. Bo mieliśmy takie spotkanie z ewangelikami, to drugie spotkanie jest. Co pan by powiedział o tej dzielnicy czterech wyznań, ale tak praktycznie, z punktu widzenia religii? Bo to jest trudne przecież, cztery różne religie. Niby ten sam Bóg, ale każdy ma swoje dążenie, dba o swoich wyznawców. Czy tutaj pan widzi jakieś takie źródła konfliktu? Co by pan o tym powiedział? Mam dwie opcje, jak to odpowiadać. Jeden jest, że całego świata religia jest, jest jaki pod... Jesteśmy większość. Jest mniej i mniej religii ludzi. I chyba to jest powód, dlaczego rozumiemy, że wojna między religią to nie ma sensu. To jest trochę jaki interes. Ale to nie jest tylko interes, to jest naprawdę szacunek, bo on jest tam w kościele katolicki i prawosławy i